Babę. Nie, za dużo zaprosiłem. Kurde, za dużo zaprosiłem. Dobra, kto pierwszy, ten lepszy. Pierwszy, ten lepszy, są pierwsi i kozak. Ja pierdol. Mordo, ile to jest minut? Nie no, ale bliska. Fitaj. Ale unlucky timing. Fitaj. Fitaj. Mordeczka, coś nie mogę cię zaprosić, dobra. Ty odpadam, no. Dzięki mordeczko, że wyszedłeś. Fake flash 1. Coś nie działa. Lil Colo. Nie no, powiem ci, że fajnie z twojej strony, wiesz? Że wyszedłeś z Leafbusterem. Sorry, nie wiedziałem, że mam LB. Spoko, spoko, mordeczko. Koks. Co sobie pogramy? Powiem tak, plan jest taki. Ja pierdzielę, nie grać Kane'em. Ej, Kane będzie dobry tutaj? Weź mi tym master. O, dzięki. Ty, ja mam puls Sefira Ezreala na tym koncie. What the fuck? Co to jest za konto scripting, by the way? Lo? Ty, podoba mi się. Dobra, ja idę ten. Idę one shota. Ja dużo urfów nie grałem, ale chuj. Chcę walić oponentów i tak. Powiem wam tak. Siemanko Ksawciu, siemanko Mateusz. Każda postać na Orfie, jak umiesz grać, jest dobra. Znaczy, powiem ci tak. Ghost Ignite? Jebać. Ja lubię fleszyka. Powiem ci tak, mordeczko, jak ja zagrałem Maokajem, to się kurwa nie dało, okej? Okay? Maokajem się nie dało. Jak leci? No, zaraz opowiem wszystko, tylko najpierw powiem wam jakby o co chodzi z tym streamem, dlaczego gramy Urfiki. No to gramy Urfiki, bo tak zadecydowałem i chuj wam do tego, ale główny powód jest taki, że mam na tym koncie 4000 coś esencji i na tym koncie też będę grał Pokémon Challenge i brakuje mi talona. Brakuje mi talona na tym koncie i właśnie będę chciał jakoś uzbierać, żeby ten Pokémon Challenge zacząć, może już nawet od jutra, jakby się fajnie uzbierało. Dobra, let's go. Ja idę AD, bo ja teraz grałem AP i chuja wyszło. Hello official, Borek, dzięki za followa. Co to za Pokémon Challenge? Pokémon Challenge polega na tym, że mam jakieś tam liczbę Pokémonów. Znaczy mam tam jakieś Pokémony i mam 6 Pokémonów. Sobie zdecydowałem, że będę miał 6 Pokémonów. Będzie to Katarina, Fizz, Echo, Katarina, Fizz, Echo, Z, Talon właśnie. No i 6 czempiona wy mi wybraliście i wy mi wybraliście Yasuo. No to będzie Yasuo jako 6 Pokémon. I będzie polegało na tym, że jeśli się danym czempionem przegra gierkę, to mi ten Pokémon umiera i już nie mogę nim grać. I po prostu tak to będzie, ale powiem wam, że zdecydowałem jeszcze, że Likasek, siemanko, powiedzcie mi, czy to jest dobry pomysł, bo nie, że cały challenge, tylko jedna taka rzecz, czy to jest dobry pomysł. Ja wpadłem na coś takiego, jeśli wbiję z Silvera do Golda na przykład, czyli po prostu wbiję dywizję jakąś, co nie? Silvera do Golda, z Golda do Platyny czy coś, to mogę jakiegoś czempiona uzdrowić. Czy to jest dobry pomysł? Jak myślicie?
żebyś chciał zdrowić czempionka. Ela Kalix. Dobry, no to to mi się podoba. No i super. Elo byczka. Może dodatkowy champion? Nie, myślę, że jak wystawiam już pokemony, to one zostają. I nie będziemy jakoś kombinować, żeby było więcej. Co tak wcześniej stream? No się odpaliłem trochę późno. Dlaczego się odpaliłem późno? Bo powiem wam tak, wstałem jak zwykle o swojej zajebistej godzinie. Czyli chyba o 16? Nie, 15:30 powiedzmy. No i coś tam się porozciągałem, bo ja mam takie ćwiczonka właśnie, że jedno... Mam takie dwa kursy jakby, że jedno to jest rozciąganka, a drugie to jest na siłę. No i dzisiaj miałem i to, i to. I kurde, no chujowe, bo opuściłem to na siłowe. Czaisz? Bo wstałem za późno po prostu. Czytasz czat na Twitchu? Bardziej na YouTubie. Dobry flash. Tu podstawa. Zajebiście. Bez uzdrowienia, ale z możliwością wymiany czempiona. Nie, wymiany to nie. Nie wiem. Ej, może w sumie ten... Może w sumie zrobić coś w stylu... No kurde, ty... Wy macie dobre pomysły w sumie, żeby dodać jakiegoś nowego czempiona, tak szczerze. Bo to może być jakiś fajny pomysł. To może być jakiś fajny pomysł, żeby dodać sobie czempionka. Do tego wszystkiego. Jakie czempiona polecasz dla nowych osób na topa? Garen i Kozak. Połóż się gierki jako main Garena i będziesz rozwalał oponentów. Nie to Fitwitch nie mają nic przeciwko, że wyszła w wcześniej na dwóch platformach? Nope. Więc zdanie zabicie pokonała byłoby wtedy, kiedy nie zrobisz chociaż triple. Zrywa, kiedy wbijasz rankę? Nie, to raczej wolę, że po prostu jak przegram gierkę i tyle. Wiesz, przegram gierkę i tyle. I wtedy mi pokemonek umiera w bibliotekum dla pokemonka. Tak samo już chyba nie chce się ze mną bić. Czy możesz zagrać Nexta? No nie ma zaklepywanka, mordeczko, niestety. Maxu i był lepiej na Orfie, większy damage zadasz? Ja wiem. Może i większy damage, ale ja to Kyo to naciskam co chwileczkę. Koniec końców Kyo mi zadał więcej damage'a. Też masz takie dni, że... Też masz takie dni, że jakąś postacią nic nie wychodzi i masz gówno staty? Zdarza się czasami. Ale ostatnio nie mam, bo... Znaczy ostatni, nie wiem, no może mam takie gry, takie dni w sumie. W sumie nawet, kurde, no kiedyś miałem coś takiego, no. To jest naturalne po prostu, nie ma co się tym przejmować. Co robi dokładnie w Ezreala? No pa, naciskam W, nakłada się taki efekt i jak trafię jakimś skillem albo autoatakiem, to wtedy zadaję dodatkowy damage. Jest Kozak. To może zamiast odwracania zabicie dewizji, zrób, że odradzasz czempiona, gdy wbijesz pentakilla? Kurde, można z tym kombinować, wiesz? Można z tym kombinować, naprawdę. Ale ja nie chcę też za bardzo komplikować. Żeby nie było właśnie za dużo tych komplikacji. Więc myślę, że po prostu będzie uzdrowienie jak ten... Uzdrowienie... Ja pierdzielę, please, nie spam! Nie spam, please, nie spam cię, mordy. Kaszmar 3 zł. Na mnie rozpoczęcie streama, zakrasz dla mnie katą. Dzięki, mordeczko, za trójeczkę. No katą jakbym mógł, to bym kliknął.
na tym Orfiku. Ukszpan, 5 zł. Aż House Party wleciało. Bukszpan, 5 złotych. POZDROFRINU. POZDROFRINU. Dzięki za piąteczkę, mordeczka. Jeszcze trochę i Pepsi. Kurde, czemu wy spamicie? O co wam chodzi? Czyli naprawdę ja się czasami zastanawiam, co się dzieje w neuronach takich mordeczek, że przyjdą i sobie pospamią. Nie wiem, trochę chyba wyjdę na boomera za chwilę, nie? O, przyjdę sobie pospamić. I don't know. Idę na toba. Ona ma reda. Atencji? Czy ja wiem, czy to jest atencja? W sumie może to być coś związane z atencją, nie jestem pewny. Kurde, jaki damage. Więc 50 zł na Pepsi, jakie to 300 ml? No może chyba 10 litrów takie Pepsi to by było kozackie. Pepsi 10-litrowe, siemanko. Co sądzisz o Szako? Ciekaw jestem twojej opinii. Szako? Powiem ci, że jak patrzyłem na u.gg, to nawet fajnie się prezentował. Więc może coś jest z tym czempionem. Na pewno jest mega denerwujący, na pewno jest mega denerwujący. Nie lubię na niego grać. I to strasznie. Powiesz mi, jak wyjść z brązu? Jasne. Wystarczy, że będziesz grał lepiej w tę gierkę. A jak grać lepiej w tę gierkę? Trzeba obejrzeć poradniki i jak obejrzysz jakiś dobry poradnik, to wtedy zrozumiesz, że jest naprawdę dużo rzeczy w LoL'a, o których nie znałeś pojęcia. Na przykład zarządzanie falą, na przykład tethering, positioning, takie różne rzeczy, wiesz, tradingi. Kombosy myślę, że znasz jakieś, co nie? Myślę, że kombosy to znasz, ale na przykład są różne różne tradingi. Trading patterns, na przykład jest heavy trading, jest poke, na przykład coś takiego, wiesz o co chodzi. Czemu ja tryharduję i to pushuję, jak zbania się co? Skończę szybko, proszę, bo mi się laptop zaraz rozładuje. O fan. Kurde, no nie widziałem, bo widz mi napisał jakąś ciekawą wiadomość. Kolektor. Nie, mi deletality. Jak pogodzić farmę z roamingiem? Przypuszczaj linię i zroamuj. I jak wrócisz na linię, to będzie kolejna fala i będziesz miał dużo farmy i będziesz roamować. Znaczy, na niektórych czempionach się nie da, no bo jak tu zroamować, nie wiem, kim? Velkozem, czy coś takiego, albo z X-em. No z X-em to nie wiem, czy fajnie się roamuje. Możesz bombę rzucić i tyle. Kata jest dobra na pierwszy pik, czy lepiej nie pikować się w ciemno, bo ma... no, Katarina nie jest dobra na pierwszy pik, ale powiem ci, że w niższej dywizji to i tak nie ma znaczenia. Bo no po prostu ludzie mało wiedzą, jak się gra na Katarina. Więc możesz blind pikować Katę. A nawet jeśli ją mainujesz, no to powinieneś, no bo Kata jest teraz silna dosyć. Silny dosyć champion w tym momencie. Co pikować Katę, a w co nie? Kata jest teraz dobra, możesz pikować większość rzeczy, ale nie powinno się pikować Katy na Kasadina na przykład. Ja bym nie piknął Katy na Kasadina. Na Fiza myślę też bym nie piknął. Myślę, że na Luciana, Tristana też nie. Na takie bardzo ciężkie matchupy. Na jakąś Leonę niby można, ale to też jest takie trochę chujowe. Co nie? Ja bym nie pikował Katy na Pantona? No na Pantona też nie. Na Pantona też tak średnio. Dużo naprawdę jest takich średnich czempionów. No chodź tu się bić. On jest lepszy ode mnie.
Szedłem po spamić, kozak. Co myślisz o Rengarze? Co sądzisz o Visinie? A na Galio? A takie pytanka, a na Galio Katarinom? Jak się idzie AD, to można coś tam ugrać, ale to i tak jest taki średni matchup. Bo jak reamujesz, to Galio też może zultować coś tam. Trochę nieprzyjemne, ale... Jakoś przez to, że da się grać o pieniądze, jakoś przez to, że da się iść katą AD, to można, mimo tak wszystko na Galio. OPCY0 5 złotych. Szybka piątka postaci na mida do Roamu i karrowania w platynie Pebat w pozderki. Szybka piątka. 5 postaci? Do Roamowania. No król Roamów jest Talon. I w sumie Aurelion Sol. O kurde. To taki... Najsik to takie królowie Roamów. Talon i Aurelion Sol. A czemu do roamowania? Dobra, nie wiem co tam jeszcze. Katarina jest dobra do roamowania. Fizz? W sumie? Echo? Kurde, tak z pamięci to ci nie powiem, ale myślę, że dobre championy by powiedziałem. Pantheon w sumie też, jak tak patrzę. Elo, Kubi. Te Twisted Fate to właśnie Twisted Fate. Katafis, Yone, Yasuo, Z. No Yone, Yasuo to nie bardzo. Ale w sumie... Trochę tak, szybko poszują linię. Zedzik też, no dużo jest czempionów takich. Nie wiem, czy jest jakiś top 5 czempionów. Na pewno Talon i Aurelion Sol to są królowie Roamów. A tam sprawdzę reakcję twoją, premium bez pozdrowek było? O, ja pozdrawiam. Jednak. Kurde, znowu, dobra, ziomek, drugi raz spamujesz. Mówi znowu nam tymczasowo. Nie wiem o co chodzi, Kubuś. Jak coś są armaty? Wiem, piknąłem armatę chyba. Czy zapomniałem? Może zapomniałem. Czemu w tych championach nie ma Kasadina, tylko jakieś jaso chodzi o Pokémon? No kurde, no bo... To po prostu championy, którym ja lubię grać, tak nie wiem, no moje mainy w sumie. Sobie takie wybrałem. Ja pierdziele jestem jebany. Wiesz wszystkich. Co myślisz o Caitlyn Dark Harvest na midzie? Średniowo. Teoretycznie średniowo. Łatwo ją zgankować na midzie. Ma duży ręcz w sumie, to jest taki plusik. Ale wydaje mi się, że średniowa. Papierowa jest dosyć też. Outskaluję ją, myślę, nie wiem czy outskaluję, ale... No na pewno, jeśli popełnisz jeden błąd, to... Jak raz zginiesz, to już nie wrócisz do gierki, że tak powiem. Jak w przeciwnym teamie jest Katarina czy coś i raz się zabije, to już się będzie zabijała do końca gierki. Ale ultipa. Koks. Jaka według ciebie jest teraz dobra postać na topa? O kurde, ten tryhardzi. Dobra postać na topa, kurde mordo, I don't know, tak szczerze. Nie znam się na czempionach na topie. Jax jakieś buffy tam dostawał. Chyba Trynda, ty. Nawet prosta. Nawet prosty czempionik. Sądzisz o Brandzie na midzie? Brand? Można grać, ale są lepsze czempiony. Eloresku. Zagrasz ten odcinku full crit Pantheon? Nie gram Pantheonem. Wydaje mi się, że Fiddlestick jest trochę zjebany na urfie. 4 sekundy CC? Co? Dobra, czas na tryhard chyba. Nie, nie Merkurki, ty. Gdzie jest GSS?
Asasyni nie składają QSS-a na ten. Elo, Umek. Kiedy stoi Winów Challenge 2? Nie wiem, może się kiedyś zrobi znowu. Które postacie uważasz za najlepsze na mida? Mordo, na które ja uważam? Myślę, że Katarina jest jedną z lepszych na pewno. I kurde, nie wiem, nie pamiętam chyba jakieś inne. Ja tak, wy mi zadajecie takie pytania, jakbym był jakimś królem LoL'a. Ja nie znam większości czempionów. O chuj. Nie wiem, czy ja zjebałem, że poszedłem Lethality Ezreal, czy o co chodzi. Czy to ja jestem chujowy po prostu. Nic stąd, kurwa. Zaczynamy znów gawędkę na tą stylów. Nie, please. Pogadajmy o czymś fajnym, jak League of Legends. Elo, Bartuś. I tam przyszłam na skarż, że jest mało łapeczek dzisiaj. No to zostawcie łapeczki, mordeczki. Nie chcę takich skarg więcej widzieć, jak za mało łapeczek. Nie na tym kanale. Co myślisz o Rengarze 11? Myślę o Rengarze 11? Myślę, że to fajny robot chyba. Jak jest taki robot, Rengar 11. Robię solo tego barona. Napierdalam. Katarina AP, czatę? Raczej AP. Lepsza AP według mnie, w moim mniemaniu. Co myślisz o... Nie, za Disson, co to za pytanko? Nic nie myślę, nie oglądam. Dobra, odpalam solokę i ciebie w tle, bo szczęście przynosisz. Dobra, morda. Ja pierdolę! Jacy oni są? Trzeba rozgrzać palce, bo tak się nie da. Bez rozgrzanych palców się nie da grać w Urfa. Wolisz Projekt czy Bloodmoon K? To wolę Bloodmoon raczej. Mordeczka. Chciałem chwilę czaić, że zrobiłem pętę przed chwilą bajkiem. No to nice, mordeczka. Ale goci to szef. Siemanko. No mordo, mówię, że Bloodmoon wolę. Katarinkę. Pamiętam te czasy, jak pokazałaś twarz. Miała dzisiaj też być kamerka. Jak powiem ci, że KC to, to co mi odpowiesz? YouTube. Czy coś. Dobra, Neskiera. Elo Modicha, elo Kamilowski. Kogo polecasz na midę? Katarinkę polecam. Dzięki za gierę. Chodźmy jeszcze sobie zagramy urfiki. Najpierw sobie urfiki, pogramy później jakieś normalki, co? Wiktor. Nexus 2060. Jeszcze jedną osobę. A ten szok. No ciebie też nie ma na lolku. Girek 132. Okej. Łapeczkę w górę zostawcie, mordeczki. 107 łapeczek, 240 osób. I don't know, guys. Ja bym zostawił nawet dwie. I subika z dzwoneczkiem, jak wam się podoba. Streamek oczywiście. Drugi raz pokazałem ci, że mnie nie ma, jestem. A to jest trochę dziwne, mordo. Nie wiem czemu tak się dzieje. Mid Mastery? No jak dostanę
Mastera, to bym poszedł chętnie. Jaś, dzięki za subika, mordeczko. Nie chcę Kiany. Ty Lisin. Ale się widzowie będą śmiać ze mnie. Ale o to chodzi na streamku, żeby było śmiesznie. Jeszcze jak ktoś się ze mnie zaśmieje z moich playsów, to ban, nie? Ale można się śmiać. Jak Sowo, dzięki za połowę. Adekata Conqueror czy Electrocute? Conqueror. A to był nick. Aha, ale to nie skumałem. Po tej gierce opening? A dropło mi coś? Ja nie mam klucza, jak mi skrzynka dropła, to ja nie mam klucza. Dwie rolki masz? A, Lisinkiem se kliknę. Czemu nie grasz na końcu na przykład na filmie, żeby levelować konto do 30 levela? Bo teraz się zajmuję Pokémon Challenge. Na freemium momencie jeszcze pogram w przyszłości. Hej, wniosorki, że mnie nie było, ale poniedziałek chujowy, niedzielę chyba live nie było. No, nie było. Mówiłem, że nie będzie. Co to za ziomki? Jeansy, nas brand, Wejnka, Sypeja. Czy je Biedisa? Nie. A, Rysku. To wyciął. Ale ja odpowiedziałem, że nie. Bo to jest cringe'owy chuj. Już, tak szczerze. W sumie... Nie wiem. Tak samo jak mówienie, że Jankos to zdrajca, ale to jak to woli. Hej, Flino. Ale łapeczka w górę by się przydał. Dzięki, mordeczko. Ale najskromniejszy. Nice. Wisałeś źle mój nick? Tak? A, to my bad. Kurde, ty trzeci raz spamisz? Dobra, mordo, wygrałeś permana. Zostaw łapeczkę w górę. Bo jak trzeci raz spa... co? Resku. Ja nie wiem już, co my mu daliśmy, czy timeouta, czy permbana, ale... Dobra, dostał i to, ale powiem tak, mordo, jeśli spamisz po raz trzeci, to ja nie wiem, co się dzieje wtedy. Mordo, jeśli chcesz trochę atencji, no to nie wiem, no zadaj pytanie, ja ci na nie odpowiem, no to łatwiej tak zdobyć atencję, bo tak to już jej nie zdobędziesz, no bo jesteś spanowany, to trochę bibliotką. Ćwiczysz coś w domu? Tak. Mam szansę, żeby być na Orfie i normalku pod rząd? No... Myślę, że trochę ta. Ale ja jestem człowiekiem, może cię zaproszę drugi raz, jak przegapię. Ja się idę uczyć dzięki za gierkę, nie ma problemu. Cefrinu żegnam. No to narazka. To jest nie, to jest Eune. Elo, kabularz. Myszku, żeś mi powiedziałem z koleżanką, like zostawiony. Z koleżanką? No to życzę powiedzenia. Mordeczko. Na chuj grasz Urfy XD? Bo... chcę wzbić esencję w sumie. Jakieś misje się porobi szybko, bo szybkie gierki. To się misja zrobi i potrzebuję esencji, żeby talona kupić. Co sądzisz o Katarinie? Najlepszy champion na świecie, na całej planecie, ale mnie wkurwia i nie powinien dostać więcej buffów. Mr. Shaitan, dzięki za followka. Jaki pierwszy item na Fiza kontra Z? Zonio. Kiedy AP, a kiedy adekata? A na chuj ci talo. No to challenge, mordeczko. Teraz będzie pytanie, na chuj ci challenge. No to contentu na YouTubie, no chuj ci content na YouTubie. Kurde, i tak możemy bronić nieskończoność. Dobra. Ja idę full napierdalanie. Słyszałem, że z Prowlerem są lepsze playsy. Ja jestem dobry playsownik Lisi. Tylko bez skina nie ma playsów, to trochę bibliotek. Co sądzisz o... To na chuj ci... Brniecie w nieskończoność. Plus jeden wykup.
Co sądzisz, ale zjeżdża ciężka postać według ciebie? No. Bardzo, ja gankuję. Siema z tej strony, Frino. Mechaniczna bestia. Masz jakieś porady dla początkującej katy? Dla początkującej katy? O kurde. Kurde, nie wiem, czy mam tak szczerze. Nie wiem, czy do Katariny są jakieś fajne takie tipy. Na pewno roamuj. Na pewno roamuj sobie ziomek i będzie git. Dobra, cool. Zajebiste mam kill. Ja mam barierę. Jak jakiś noob. Czemu ja nie mam ignite'a? Ja mam barierę jak jakiś noob. Kamila, dzięki za followka. Mordito. No chodź tu bliżej! Kurwa. Nie da się grać na takich ludzi. Ja też bym tak grał tym Brandem. No a drugi level i on nie żyje. Zaśmiałem się, nie chciałem zaśmieć się. Zajebiście gram. A ty chujowo, widzę. Dobra, zajebiście zagrałem, nie da się tego, nie dało się tego zagrać lepiej. Cox. Dobra, go ten. Fajnie, Kane, napisałeś. Ale ślugi? Nie, nie, nie. Nigdy. Nigdy nie paliłem i jestem z tego zadumny. Kapik, dzięki za followa. Wiążesz przyszłość z ligą? Zobaczymy, jak się potoczy. Kurde, jak on skacze przez te... Dobra, zajebiście zagra. XDDD. Nie no, fajnie się z nim gra, on tak skacze. You got me napisał. YouTube. W końcu mnie ktoś nie nazwał zjebanym debilem, co nie umie grać Lee Sin. I mi S nie napisał. Urf łączy ludzi. Dobra, chodź się napierdalać. Ja pierdzie, jakby to weszło, to byś gościu mnie w synapse widział. Koks. Branski, dzięki za followa. Dude. Dobra, idę po Prowlera. Ale będzie klikanie. I dałem mi team, bo wtedy ludzie nie protestują, kiedy inna midna. Ciężko jest blitzcranking, żeby ludzie nie myśleli, że tron. 200 IQ. Dobra, Prowler. Johnson Szklanson, dzięki za followka. Nie no, zajebiście się gra. Kurde, Lee Sin na urfie to coś pięknego. Elo Trolechi. Elo polski Twik, jak zwykle wbijam posłuchać przy robocie. No to się cieszę, że ci urozmaicam trochę robotkę. Keksior, dzięki za followka. Elo Dawczo. Koks. Chyba. Nie, Lee Sinem naprawdę się super gra. Kurde, dostać Lee Sina na urfie to jest cudo.
Znaczy jemu się trochę chujowo gra, ale ja już z tym nic nie poradzę. Dam jakąś ciekawostkę z książki Mózg. Ja pierdzielę. Jakąś ciekawostkę. Nie no, ciekawostki to tam na końcu dopiero były jakieś ciekawe. Tak to nie wiem, niestety. Ten Warda niszczy gość. Może Smite'a powinienem brać, żeby tak przez minionki, co? Tak Smite'a wziąć na Lee Sina. Kurde, jakbym jeszcze miał mózg, nie? Nie, Kamil Snail subika zostawił. Kamil Snail, dzięki za subika, mordeczko, to już kolejny miesiąc. Dzięki, mordo. Fuck. Fuck champik, indeed. Dobra, ja czekam na jakiegoś... Ja widzę tego. Tu jest Jean. Chodź tu, Jean. Masz szósty level? Masz szósty. Na chuj, odpuścił. Czemu tu Kane jest? Na chuj ty tu jesteś? Pięknie. Najtrudniejszy dżungler? Mastery, bo jest gównem jebanym i nic z tym nie zrobisz. Ale tak serio to, no nie wiem, najtrudniejszy? No Lee Sin chyba, no co trudnego? Co jaki inny trudny? Obecnie myślę, że Lee Sin. Ja tam napierdalam, widzowie. Bo ja nie mam bariery, to dlatego. Znaczy, flesza nie miałem. Ja chciałem zrobić kopniak plus kozak, nie? O chuj. Teraz się wyjebię jeszcze. Aż się wyjebałem od tego Branda. Jak dostałeś te numerki obok speli? Nie wiem, o co chodzi, mordo. Niestety. Nie wiem, jak odpowiedzieć na twoje pytanie. I mi podadę jest najtrudniejszym dżunglerem. No w sumie trochę tak. W bariera, wiem, że wy mnie hejtujecie. Ale ja nie sądziłem, że mnie ten Brand zabije. Sorry, byłem zajęty czytaniem czatem, mordy. Dobra, wpierdalam się, ale z boku. Minio, dzięki za follow. Chodzi o Mana Cost. Mana Cost to interfejs i pa. To jest coś takiego jak ability, to jest shop spell cost i to jest coś takiego właśnie to. Widzisz? To jest. To jest coś takiego. H2 pass party to... nie wiem, powiem ci, że ja wyszedłem aż z tej grupy, bo mnie coś... Nie pamiętam co, ale coś mnie wkurwiło aż wyszedłem. Coś było takie strasznie głupie, że aż wyszedłem. Kurwa. Żyje? Żyje, koks. ...127 osób, 100 łapeczek. Stać nas na więcej, mordy. A co ty klikasz, że trafiasz czempiona zawsze, nawet miniona? To nic nie klikam, to tak po prostu. O kurde. Ja pierdzielę, ja nie trafiam zawsze, mordo. Ja nie trafiam. Mogę coś trafić?
Nie zawsze trafię. Dobra, ja nie wiem co złożyć, koks. Wezmę SGA. Albo coś innego. Zrobisz film z jakiejś gry z swojej dywizji? Ta, zrobi się, myślę. No to, ten item, zapomniałem o nim. Głównie chodzi mi o ta, tak. A, to ja sobie mam to na Z ustawione, Target Champions Only. A wchodzisz tu, Ability Send Summoners i musisz zawrócić, bo źle wszedłeś. Player Movement i musisz zawrócić, bo źle wszedłeś. Ability and Summoner to było i to było tu. Target Champions Only na Z, tylko nie zapominaj, żeby dać Target Champions Only Asatobu i wtedy jest wszystko git. Oś tu Vine. Gdzie ona jest? Tu jest. Mogłem jej dać przeżyć, to by była ciekawsza walka. Następnym razem dałem jej przeżyć. Bo tak to Q, R, K, Q to nie jest żadne wyzwanie. Kozak. W którym sezonie miałeś pierwszy raz Challengera? W 9. No Adrian, tam. Whatever. Niech se będzie taka grupka. Camilo, 10 los. Dzięki za followa. Witaj, Lewis. Siema, siema. Nie mam barda. Kurde, za dużo tu było wszystkiego. Ja mam za mało fleszy, ja mam tylko jednego flesza. Jak ja w głowie czasami sobie myślę o playsie, to ja dwa razy fleszuję. A tu mam tylko jednego. Piotr X2, dzięki za followa. Z X jest jebanym bogiem, dobrze, że mi go pokazałeś. Nie ma za co, morderstwa. ZX kozacki. Zostawcie łapeczkę w górę za ZX-a kozackiego. Jaką dostaję swoją pierwszą dywizję? Brąz. X jak lubi. Dzięki za followa. Grałeś w Terrarię? W Terrarię nie grałem. Wiem co to jest, nie grałem w to. Maras, dzięki za followa. I powiem ci, że jeśli miałbym do wyboru Minecrafta albo Terrarię, to bym i tak wybrał Minecrafta. Ja sobie pójdę tu. Co się może stać? O, cześć. Nie wkurwiaj mnie. To ulti. 10 sekund. Co jest? Ej, ja go chciałem kopnąć do Cassiopei, a nie go zabić! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ty nie masz butów, ja też nie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja pierdolę. Kiedy Pokémon Challenge? Na dniach będzie, mordo. Jutro, za dwa, za trzy dni, coś takiego. No fuck. Fajny Lissin. Kurde, jakbym Nexta dostał znowu Lissina. Le. Nie miałeś. Nie wiem czego nie miałem, ale czegoś nie miałem. Ja pierdzie, jestem stiltowany, jakie nie trafiam Q. Chodź tu, kurwa. Ja jestem za bardzo naafidowany. Get alive some friends and do something if you like. Stop tryharding, not good for you. Ale bym mu coś odpowiedział.
kupce tabletki na serotoninę. Właśnie. Ej, biją mnie! Kurde, no i mnie zbejtował! Serotoniny mu brakowało i mnie zbejtował, że mu to napisałem. Wyjdź na słońce, pobiegaj, nie wiem. Poćwicz se brzuszki jakieś. To masz wtedy serotoniny więcej. Ile już grasz w LoL'a, bo na każdym twoim filmie rucha wszystki jak chcesz. No ja gram w niższej dywizji, to może to tak wyglądać, ale... W LoL'a gram od końca drugiego sezonu. Jak nauczyłeś się grać Katariną? Ciężką pracą i... wkurwianiem się trochę, że mi nie idzie tym czempionem. Ale po każdym wkurwieniu grałem dalej. I jakoś wychodziło. Czy będzie kiedyś ostry target na meście? Nie wiem, może. Ty, ale ich wyjebało. Ale ich wyjebało. Ale ich wyjebało, ty. Totalnie wyjebanictwo to było. Ja to kombo chyba nazwę Lee Sin Jiu-Jitsu. Było śliczne. Podobało mi się to. Lee Sinowskie Jiu-Jitsu. Boli mnie to. Przestań. Nie, no ej, byłem za nią, ale bullshit. Riot. Byłem za nią, co nie? Nie mam ulta, nie mam ulta, nie mam ulta, nie mam ulta. Muszę uciekać. Jakbym miał ulta. No. Jakbym miałem ulta. Ja nie mam. Nie no, wcześniej nie miałem ulta, to już nie ma wytłumaczenia. Będzie się jakaś kata czy tylko urwy? Będzie, będziemy też grali normalki. Według ciebie Katarina jest ciężkim czempionem? Tak, dosyć ciężkim. Jak zapomnieć o dziewczynie? Powiem ci, że... możesz zrobić jakieś, nie wiem, powiedzmy 10 rzeczy, które normalnie byś nie zrobił z nią i powinieneś zaakceptować to, że jej już nie ma, no i tym samym się jakoś zapomnij. No nie da się zapomnieć tak w 100%, ale na pewno nie będziesz tego odczuwał. Jest jeszcze za to, jak ja kocham, wybiłem ostatnio daily, nie daję sobie coś rady, nie tyle bez wody, bo masz jakieś potypy, jak zachowywać spokój. Spokój to też trzeba wyćwiczyć. Ale jeśli chodzi o tą dziewczynę, to kwestia jest taka, mordo, że to nie jest kwestia zapomnienia, to jest kwestia nieodczuwania emocji, wiesz? To wtedy jesteś wyleczony jakby od niej, powiedzmy, tak paradoksalnie trochę wyleczony od kogoś. To nie jest kwestia zapomnienia, bo ty nie zapomnisz. Kwestia jest taka, że nie będziesz odczuwał emocji. Będziesz wtedy wyleczony, jak po prostu emocji nie będziesz odczuwał. Więc nie myśl o zapominaniu totalnie, tylko bardziej o akceptacji. Jak zaakceptujesz, minie trochę czasu i wrócisz do normy, mordo. Co sądzisz o Yasuo? No, fajny. Dominko, dzięki za followa. Ale powiem ci, że jak są jakieś memy, że Yasuo intuje i tak dalej, to się nie bierze znikąd. Bo je, coś w tym jest. Dawasz kanał Flynn porady psychologiczne, bo dobry w tym jesteś. No, tylko przeczytam książkę o mózgu. Wtedy może będą jakieś wartościowe. Skąd ty takie rzeczy wiesz? Nie wiem, nie. Za długo się siedzi w internecie, na różnych grupkach.
ale przedobrzyłem. Chciałem Branda walnąć w Vayne. Chciałem Brandem w Vayne walnąć. I przedobrze. Dobra, przegrałem kolejną gierkę, ale fajnie mi się grało tego Urfa. Fajnie się grało. Studiuję coś? No, biznes elektroniczny. A to debile intują Yasuo. Nim się przecież nie da zintować, no chyba, że jest się babysitowany, bądź reszta teamu fiduje. Problem Yasuo jest taki, że ludzie myślę, że no, oglądali się za dużo playsów i później skaczą jak dzbany przez to E. I właśnie tak skaczą i o chuj chodzi, nie? Ja miałem jakiś opening robić. No ale nie zrobię, no bo nie mam po prostu czempiona. Dobra, go jeszcze urfiki. Fajnie mi się gra te urfy. Obstrany bobek. Obstrany. Sex. To nie ten. Mid i. Atrzawek. Nie wiem, czy ty byłeś Atrzawek w sumie. Czy ty nie akceptowałeś? Nie, ciebie nie znalazło wtedy, dobra. Meczki. Polecam łapeczkę w górę zostawić. Jeszcze 16 łapeczek i będzie 200. Będę się naprawdę cieszył. Kartus? I blęko mi będzie lepiej. Czemu ja barierę mam w ogóle? Weźmy sobie Ghosta czy coś. Runy takie same w sumie na Orfie, nie ma co kombinować. Ludzie na naszym kochanym czempie po prostu czują się jak bogowie, bo obejrzeli tego montażu ma albo innego typyka niż to, że jak mają 4-1 mogą robić teamfight 1 na 5. No, tak jest. Też kupić klucze, bo mam 44. No, nie można się tak dealować niestety. A co do tego na oglądanie się ludzi skakanie z E, to się zgadzam? No tak jest, DC 3 złote, zagrałby z całą chęcią, ale przez te menty pan 20 minut, a na kibyczku. Dobra, jeszcze tylko wspomnę, że mamy 33251 subów, jakby się udało dobić do końca streama 33300, to byłbym bardzo zadowolony, mordeczki. Więc jeśli jeszcze nie zostawiliście subika, to zachęcam oczywiście zostawić. Tak naprawdę to problem w Yasuo jest taki, że dosyć nowi gracze go opikują, bo ich ulubiony streamer zrobił nim place, albo słuchali się, że Yasuo jest OP, a tak naprawdę to trzeba potrafić nim grać. No tak, tylko... No tak, no Yasuo to jest ciężki champion. Ale niektórzy nie wiedzą, kiedy jest dobry, a kiedy zły mimo wszystko i myślę, że zawsze jest dobry. Trochę unlucky, ale nie wiem, no jebać Yasuo. W sumie. Cenę, że odpowiadasz na ciężkie pytania sensą, bo 3-4 ludzi powiedziałaby z walce i wyjebane w nią. No powiedzieliby tak, no bo nie interesują się psychologią, no nie każdy się interesuje psychologią. Ja coś tam się interesuję, mam jebaną książkę o nazwie Mózg. To coś tam ten. To coś tam znam się, jakieś filmiki oglądałem. Jeśli taki Yasuo to nie wykręci 3-19 winią dżunglera, no to już jest standardzik. Ale myślę, że jakby nie był Yasuo tylko innym czempionem, to też by winił dżunglera. Powiedz mi, robię 38-11 i przejebać przez bota. Ale powiem ci tak, o właśnie, to jest kolejny koncept, o którym wy też musicie wiedzieć, ziomeczki. Nie grajcie pod wina, w sensie... Wiem jak to brzmi, o win, nie graj pod wina, co ty pierdolisz, bla bla bla. Kwestia jest taka, że jeśli macie grę, jak kolega napisał 38-11, może można się przyczepić, że 8 wyjebek za dużo, ale powiem wam tak, żeby mentalnie być dobrym, żeby no po prostu mental mieć dobry, stabilny, to wy się cieszcie, że ten... Cieszcie się, że zrobiliście takie staty, nie zważając w ogóle na wynik.
Naprawdę, jeśli zrobiliście 10-1 i przegraliście, to bądźcie siebie dumni, że zrobiliście 10-1 z przegranej pozycji, co nie? Więc, mordy. Można, znaczy no, większość osób narzeka, że 30-0 zrobiłem i przegrałem przez bota, 0-50, ale to bądźcie dumni z siebie, że zrobiliście te 31, co nie? I następną gierkę zaczniecie bardziej pewni siebie. Studia inżynierskie kończę, jak logistyki, jedynie co mogę powiedzieć, to zawsze studia są więcej warte, zawsze można się rozwijać, jak dostaniesz dyplom, to bez wpisu zaocznego. Nie no, jest jakiś coś tam, że to jest, to było zaoczne. Co ono tak stoi na pierdale? Jest tam jakiś wpis, że to było zaoczne. Tak mi się wydaje. Czy nie ma? Nie, no jest. No co nie ma? No co mi gadasz, że nie ma? Oszukujesz mnie. Co ona robi? Gost. Bariera się kończy. Dzięki za followka, mordeczko. Halo, wracaj na Twitchowy czat. Coś tam patrzę na Twitchu, ale o wiele częściej patrzę się na YouTube'a. Powiem wam, że czat tutaj zapierdziula mi na YouTubie i ciężko się połapać. A co jak nie fiduję, staram się jak mogę, wygrywam nie, ale reszta team fiduje, nie mogę wyjść z brąza. No to albo masz klapki na oczach i nie widzisz swoich złych gier, albo po prostu miałeś takiego nieszczęśliwego lost streaka. Ale myślę, że bardziej prawdopodobne jest to pierwsze. Nie żeby wyzywać czy coś, ale no po prostu trzeba jakby zaakceptować realia. Musisz zaakceptować, że to ty jesteś odpowiedzialny za swoją dywizję. Jak jesteś w jakiejś dywizji, to tylko ze swojej winy. Albo zasługi. Jak wygląda okładka tej książki w sporo i się zastanawiacie, jestem zainteresowany. Bumek, dzięki za follow. Jest taki mózg z taką jakby śrubką, co się kręci, nie wiem, w jakichś zabawkach. Nie wiem, czy dobrze opisałem. To się nazywa mózg i coś tam, instrukcja do obsługi najbardziej skomplikowanego narzędzia świata, czy coś takiego, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Jak za 9 robi to, że pierwszy rzuca, a potem buja komi, te dwie rzeczy, jak tak się nie da? No po pierwsze ping, a po drugie, nie wiem czy tak się robi. Myślę, że kiedyś się tak dało. Myślę, że właśnie kiedyś to Riot znerwił, że kiedyś się dało coś takiego zrobić, a teraz się nie da. Że Ewu, może się da, ale trudniej trochę. Czemu jakie maksy? Jak dostanę trajdynkę, spolega to przez ciebie. Spoko, mordeczko. Znaczy w sumie nie spoko, bo ja pierdzielę, czemu to z Twitcha nie znika? Aha, Kamil Snape, bo ty masz suba i co? I przez to myślisz, że możesz coś takiego wstawić? Timeout. Kamil. Dam ci na sekundę, mordeczko, żeby to zniknęło, wiesz? Ale już nie pisz coś takiego. Ty myślisz o Wadymirze? Dziwny champion. Nie lubię na niego grać, nie lubię go ogólnie, tak szczerze. Ale jest tam jakoś w sumie. Taka late game bestia. Ten championik jest late game bestia. Z 10 miesięcy Wigilia. Yeah. Ty serwer ma większy poziom Ewy czy Euna? West ma od diamentu 1 albo od Master Tiera. Dopiero w High Elo jest różnica. A jeśli ktoś myśli, że ty masz platynę na iście, ja mam silvera na łeście, jestem lepszy, to jest trochę delusional ziomeczek wtedy. Ale to już chyba się nasłuchał kogoś tam. Ty myślisz o Tristanie, czy jest counterpickiem na Katarinie? No jest. Mega denerwuje na midzie. I to mega, mega. O kurde, zagrałem. Jak ty grasz tak dużo mapą? A powiem ci, że się przyzwyczaiłem. Już mi nie sprawia takiego problemu.
W sumie i tak mi nie sprawią. Disciples, 3 zł. Jeśli chodzi o studia, kolega zaoczny nawet pisał o tym, nie miał zaoczny, zdaje licencja 3 inżynierka i nie patrzę jakie to studia, tylko myślę, że nie mnie o wiele bardziej warto zainwestować w siebie. Dzięki za 3 zł, nie wiem. No, może nie jest napisane, ale mogą zapytać. Mogą zapytać, tak myślę. Czy to było zaocznie, czy nie? Jakie itemy, co są fajne? Babysa to mapa. Rzucasz R, flashujesz, dajesz EW i enemy płacze. No i masz tą mapę ustawioną na E, na 100. Maksymalne skupienie na minimapie. Twisted Fate Mechanics, zajebiście. Mogę killa? Nie mogę, nie zdążę. Siemanko. Ja mogę Q spamić. Jest na takim małym cooldownie, że ja mogę Q se spamić. Chciałem pozdrowić mi całą klasę. Kosmonauta, pozdrawiam cię i całą klasę. Pieniądze jak psychonek i tak za dużo nie osiągniesz, jak nie otworzysz czegoś swojego. Ale ja jestem na biznesie elektronicznym, nie na psychologii. Ja się interesuję psychologią. Ja nie studiuję. I wiem, że jako psycholog bym nie ten. Ale powiem ci, że... nie wiem, psychologia jest dla mnie ciekawa i też jest fajna korzyść, no bo jak ludzie, nie wiem, czasami mnie zapytają o jakiś coś tam problem czy coś, no to... Kurde, no to też jest jakiś boost do... nie wiem, boost do... contentu, nie? Co ja robię? Ja pierdzielę, co ja robię? Tak myślę. Najpierw Q, potem było. Ja wiem jak się grali w Lego, spokojnie. Blazetron niestety, znaczy nie wiem czy niestety. W każdym bądź razie nie waliłem mi ty wiaderka. Hello Patryk. Chcę składać kompa czy nie? Nie, nie składam sam kompa. Nie znam się. Kurde, jak ja nie lubię postaci, które swoją co chwilę z kukuku, ale ja ty grasz to lubię. No to się cieszę, mordo. Spoko, białe, nie ma problemu. W sumie na streamie praktycznie nigdy nie grałem Liblenką, no to to było naturalne zjawisko, że ty jako, myślę, że bardziej doświadczony gracz, no chciałeś mi pomóc w tym, jakąś radę zarzucić. Więc nie mam nic do tego, mordeczko. Wręcz ci dziękuję nawet, bo jakbyś mi powiedział coś, czego nie wiedziałem, no to naprawdę by to miało swój korzyść. Swój korzyść. Co jest? Nie, Liblenkę lubię, bo może takie fajne plays robić, ale nie lubię nią ogólnie grać. Mogę? Sorry, widzowie. Ja zabieram takie rzeczy, ja jestem jednak samolubny tutaj. Zarabiasz coś z Twitcha licząc... Nie licząc donate'a. To w sumie nie. Nie licząc donate'ów, to w sumie nie. Ma fight na plecach. Sono od boku. Fleszniesz? Fleszuj. Masz fleszność. Łek. Kurde mordowe, ty mnie naucz grać. Dobra, jak będzie Akademia Katariny, to wszyscy się nauczymy. Ciemnia dalej grana, czy koniec kariery sportowca? Jest dalej grana, morda. No, Mrunia tutaj mądrze prawi, można ją posłuchać oczywiście.
Na shortów. I ten, co ma dużo AP. Myślę, że Liblenka lubi AP. Astral, dzięki za followka. Ja HP nie mam. O, nie żyję. Dasz mi to zajmowano i podasz rady do katy. Nie, rady do katy to nie wiem, romuj więcej i graj nią więcej. Ten. Czemu Mronia nie ma moda? No bo mi nie mówi, że chce moda. Jakby mi powiedziała, że chce moda, to bym jej dał moda. Nie chciałbyś mi wygrać dwóch gierek w platynie 4. No nie chciałbym. Mordeczko. Nie mam ochoty, niestety. Idę sobie farmić bota jak prawdziwy tryhard. Boom. Jakby to Brunia była, to why not? Za słabo płacą w sumie. Będzie można następną? Ta będę grał nexta. Ale to nie znaczy, że akurat ciebie zaproszę, mordo. Ja mam damage. Grałeś kiedyś w TFT? Oho, byczku. Grałem, gram. I Cox. Czemu nie skinął? Jednak trochę mam damage'a, ale na takiego Nunersa to nie aż tak. Aha, bo on sobie kupił item. Fajne. Ale wolne combo, ale chuj. Ela Adrian. Mam pomysł dla ciebie na zarobek, robisz konto, bierzesz wysoką rangę i sprzedajesz. Jakby nie było tych, ten, tych MMR-ów. Jakby nie było tych MMR-ów, że trzeba grać o wiele więcej gierek, to może bym tak sobie coś robił. Ale powiem ci, że i tak levelowanie konta do 30 levelu jest naprawdę bardzo długie i zjebane trochę. Co to za postać? To jest Liblenk, mordeczka. Jaka ranga w TFT? Goldy 2, nic specjalnego. W TFT nie lubię grać. W TFT to jest bardziej spędzanie przyjemnie czasu. Mordeczka. Czyli ty miałeś kiedyś gorszą grę niż 24-7? No tak. 0-10 mam. I inne takie staty. Maokajem miałem chyba 4-21 na Urfie. Laptopek, dzięki za follow. No wiem, że w TFT nie trzeba levelować. Sadżów 50 zł. A za 50 ziko będę mogł zagrać następna. Pozdro buźka mrugająca okiem. Buźka mrugająca okiem, no mordeczko. Tak, zagramy nexta, nie ma problemu. Dzięki Dudę za 5 dych, ja pierdzielę. Ej, nie powiem wam tak, nie wiem co się ostatnio dzieje z donatami, ale wy to na samych siebie po prostu. Dark Harvest tam leciał, myślałem, że on tam jest. O chuj. Wiecie o co chodzi. Że za dużo ten. Tyle donate'ów to jest ostatnio, że podczem. Z jednej strony podczem, z drugiej strony się sram, ale z trzeciej strony w sumie jak będę miał teraz więcej pieniędzy. Czy za, dzięki za follow, jak będę miał teraz więcej pieniędzy, to się szybciej rozwinę, więc bardzo wam dziękuję za to. Mam nadzieję, że nie będę jebanym debilem i że nie wydam ten hajs na głupoty. To jest naprawdę moja największa nadzieja.
Muszę sobie ustabilizować mózg, żeby do czegoś takiego nie doszło. Na każdy mecz 50 zł, challenge accepted. Co? Saju, aż tak bardzo? Chcesz mi 5 dyszek dawać za każdy, za każdą gierkę, mordo. Kurde ty, mordo. Ile ty? Nie no, żarcik. Ja mam nadzieję, bo tak to chyba by mnie jakiś kolekcjoner z Dubaju oglądał. Jakby mi chciał wysyłać 5 dyszek za gierkę. Nie wydasz na głupoty? No nie wydam. Zobaczysz, Mrunio. Że nie wydam. Ile ty tej Pepsi pijesz? Nie no, to jest bait, ja nie kupię Pepsi. Chociaż nie no, może się kupię Pepsi trochę, ale nie za 5 dych. Ale ta Tristana porażona piorunem puszy jak na paleniec. A widzisz, są tacy na Urfiku. Nie zdążyłem z Oni! Ja pierdziela. I tak przegramy Urfa. Nie spejpsy. Ty, bo ona kończy. Piję z babsyt. 5 złotych. Ja, kurczę, gram SB i cały czas dostaję osoby posiadające około 2 IQ, czyli wiedzą jak iść pod przeciwną wieżę i się wywalić, czym grać, żeby robić 1 wys 9, polecam to G4. GGS, ja pierdolę, zaraz ci odpowiem. Ja pierdolę, ty. To tak wyglądają Urfy? W sensie... Nie wiem co powiedzieć. Takie trochę dziwne. Jeszcze ciego Urfa przegrałem. Ja chyba coś źle robię, że gram for fun. Ja chyba tryhardować powinienem i napierdalać. Saju, jaki ty masz nick? Po pierwsze, a po drugie zaraz odpowiem ci, mordeczko, na wiadomość. A, Saju, dobra. Saju. Urfa, klasyk. Kupień dwa i dwie. Tak są. W sumie nie wiem co mnie... O kurde, ty to przyspamiłeś, mordo. Dobrze, że wy tego nie widzicie. Jeszcze Daxa. Dokładnie przegrałeś, po prostu masz drugie miejsce. No przecież Daxa, ty mi nick piszesz, a ja już cię zaprosiłem. Dobra. Kurczę, gram sobie cały czas za sobie osoby posiadające około 2 IQ. Czyli wiedzą jakiś pod przyciną wieżę i się wywali. Czym grać, żeby zrobić 7-9, polecam to go 4. Katariną. I będzie koks wtedy. Aszka? Ja pierdzielę mordy, ale nie spałem cię tak, pliniska. Nie spałem cię tak, Gangplank. Nie lubię. Eko! Eko już lubię. Zed! O chuj, mordo, ale dzięki. Dzięki mega za takiego zedzika. No, Urfiku. Ja nie wiem, co się stało z tym lolem. W każdej grze... ale te, zauważyłem to tylko w niższej dywizji. W każdej grze ktoś pisze GGS. Nie wiem, może jestem boomerem, ale... Kurde, jak ja widzę GGS, to się zastanawiam... Kurde, co to za młot jebany? Wiecie o co chodzi? Ja się tak zastanawiam, co to za młot? Tak se pisze GGS. I że o co chodzi, kurde, nie? Pojebane. Z Pogu, mam nadzieję, że Pogu. Możecie łapeczkę w górę zostawić. Ja w tym czasie pójdę ZW i jeszcze możecie subika z dzwoneczkiem, jeśli się stream jak podoba. Dobra, to ZW. Jestem.
Miałem iść do kibla myć ręce, ale zajęty niestety. Dzięki za giereczkę, że zesłać, że całym streama w te pozdrawiam Frino. Dzięki, Alej. Dzięki. Dobranoc. Czat, macie wszyscy maseczki, reżim sanitarny, musimy mieć utrzymane, muzyka leci, sąsiedzi mogą się skarżyć. To sądzisz Full Crit Talon? Nie, please. Nie grajcie pod Full Crit Talon. Czyli nie jak poprawić emery, bo mnie kurwisa bierze jak dostaje 15 LP za gierkę. Możesz dodżować więcej. Możesz wygrywać więcej. To wtedy będą MMR-ki dobre. Pamiętam jak grałem z tą Econorfię, miałem 25k updated. Yeah, to teraz no grasz Eko. Dobra, ja gram teraz sobie Luxi, mam 4-0, przechodzi Kaisa z bota enemy 10-0 i miałem jeszcze to ja to co teraz. No... Nie no, chujowo. Mordeczka, na Kaisę. Z W dostałeś i cię zultowała chyba. Bo jak inaczej zginąłeś, to chyba swój pozycjonik wtedy. Jestem fanem, wiesz? O, kozak. Muszę lecieć spać, obejrzę powtórkę, papa. Spoko, mordeczko, dobranoc. Ale co, dodżować serię? No nie wiem, no gry jakieś unlucky czy coś. Jak jest jakiś troll, albo nie wiem co. Co możesz dodżować, kierę, duduś. Dobra, Duskrate Blockox. No co jeśli mam 71% raty i dostaję 11 LPXD w diamencie 3? To chyba za wysoko jesteś, jak na, nie wiem, trochę dziwne w chuj. Mając 71% raty i 11 LP, no ale... Powiem ci, że jak będziesz dalej grał, dalej wygrywał... No to powinieneś więcej dostawać. Tak myślę, nie wiem. Bo ja miałem podobny problem. Ale trochę gierek pograłem i się wyrównało. Taki dziwny system. Wiesz, że ty tym zadem wykręcisz 0,10? No to zobaczymy. No kurde, na Nasusa. Może być odrobinę ciężko. Xter kusy G. Dzięki za follow. Siemanko, jak życie? No spoko. Nie narzekam. On ma ręcz większy od mojego. Jak kata stoi w mecie według ciebie? Zajebiście, nigdy nie stała lepiej. Nigdy nie stała Katarina lepiej po prostu. Jak ktoś myśli inaczej, to no nic mi już nie pomoże z Katarinką. Katarina jest teraz w najlepszej sytuacji, jakiej kiedykolwiek była. Czy to jest AP na sus? No. Kurde, to mnie będzie denerwował. Chciałbym wejść w to, żeby on dostał agro. Nie dostał. Ja pierdzielę, jaki on jest kurwiający! Ty to jest untouchable! Beka! Ja pierdzielę, ty, to ja mam gameplay fajny na midzie. Ja pierdzielę. Aż W wezmę. Ela Marciej. No gdzie ten Nasus teraz? Po chuj chodzi, mordy. Golden Boy, dzięki za follow. On raptorki robił. O kurde. To aż tak. Mordeczka, chcesz się bawić. Plating? Nie teraz. Dobra, już ja mam easy na tego Nasusa. Tylko ten pierwszy level był pojebany.
Droga ta Pepsi. No, 50 litrów. Teraz ja jestem denerwujący. Teraz ja jestem ten denerwujący. Teraz ja jestem wkurwiający. Teraz ja? It's me now. O kurwa. Ty, ale ja mam zasięg z tego W. Znaczy wiedziałem o tym, ale nie, zdziwiłem się i tak. Nie wiem, to jest dziwne. Ja wiedziałem, że ja mam duży zasięg, ale i tak się zdziwiłem. Co, ja mam Alzheimera może? That's great. Po co mi to? Wezmę sobie buty na cooldown na Urfie, bo i tak cooldowny się zmniejszają trochę. Bardziej tryhardowy. O kurde, nie jest combo. Tak muzyka tam brzmi, nie? Dobrze zaśpiewałem? Zrób mi dziecko. Ja pierdzie czokotupka, dzięki za subskrypcję na Twitchu. Flinek, zrób mi dziecko. A, jest robione dziecko, morda, dzięki za subiko. Coś za przepiękny cover, dzięki. Jakie masz ustawienia klawy? W jakim sensie ustawienia klawy? Nie wiem, co to znaczy ustawienia klawy, Duda. Buty na cooldown, to jest to, buty na cooldown, na Urfie. To się leczy. Witam, jaki jest problem? Klauer, dzięki za follow. Witam, jaki jest problem z pani dzieckiem? A, składa buty na cooldowny na Urfie. O kurwa. To na tabletkach i chuj. Nie ma, nic nie będzie z tego dziecka. Przykro mi. Zresztą to wie jak Frino, jaką Frino ma rangę na solo queue? Ja wiem. Ja wiem. Ja wiem, mogę powiedzieć? Mateusz, mogę powiedzieć? Please. Nie, się ma jak na jakim trybie najszybciej spić? Nie wiem, chyba na Urfie. Chyba, z ziomeczkami. Zanutka leci. Fearless. Fearless to było jakieś. Uśmiało. O, to ja miałem. Ja mam Master Tiera teraz. No, dzięki za followka, mordeczko. Master Tiera mam teraz, a miałem Challengera w 9 sezonie. W 10 nie zdążyłem, ty. Ja pierdzielę. Co za pies? On mnie zabije. Ja pierdolę! Nie! Idź stąd! Nie no, to Karim jest! Ucieknę, 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 ucieknę. Jestem głupi, kurwa, debil, nie? Jestem Cymbałsonem. Gościu. Na kliwę. Cel zmienię, jak będziesz szukał next gierkę. Dobra, będę. Zmieniał. Masz playlistę do opisu? To jest free copyright music. Jak się nazywa ta playlista? Nawet nie wiem jak, to jest jakaś free. Jejku, Sobel mi się wyświetli. Sobel kutasia. Jakąś fajną muzykę daj, a nie to co ostatnio dałeś. Najlepszy youtuber lolowy, siema, it's me. Nerwarian.
Ja nie idę na Nasusa. Niech on one-shotuje nas i przegramy grę, ale chuj, ja idę się dobrze bawić na topie. Cześć. Ja jestem widzu, nie wiesz? A wiesz w sumie, bo masz zajebiście giga wielką mapę. To też wiesz, gdzie ja jestem. A co, widzu, bierzesz czy z subami? Losowo. Ale suby w sumie mają trochę pierwszeństwa. To jest ciała muzyczka, który się w szkańskich cover szkalowałeś ostatnio. No pamiętam, a ja nie szkalowałem. Nawet z... O kurwa, no i karma. No to może coś tam mówiłem. Ale nic takiego złego bardzo. Elo Gregory. Elo Molcio. Czy tatuj czy czat? Czytam. Czasami czytam. Dobra, go bot teraz. No jeszcze nie mam staków wszystkich. Rexa mi jest potrzebna. O, tu jest. No kurwa, nie uciekaj we mnie. Ja pierdzielę FF. Ty on sobie... O, tak poleciał na zmianę. Ale mi wyjebał gonga jeszcze. A dobra, a dobra, mordeczka, ale bonzo. Ile CDR-ów? Kurde, 365. Ty Black Cleaver też mi daje CDR-ki. Ale CDR-ów na Urfie. Nice. Kiedy kepsik? Kurde, nie wiem. Jadłem kepsa wczoraj. Przedwczoraj to było, przedwczoraj to było. Gdzie jest to? No ta playlista ma taki vibe'ik właśnie. Ale to jest najbardziej vibe'ik z takich montage'y. Bo w każdym montage'u była taka muzyka. Chciałem siedzieć na jakimś komunikatorze? No siedzę sobie na Discordzie, ale w sumie sam. Bo nie ma slashera. Ktoś ghosta odpali, ja nie wiem kto! Ten. Szywana mnie zabija koleżanka, ale dobrze. Czasami trzeba zginąć, żeby kupić item. Jak tam życie miłosne? Nie mogło być lepsze, mordo. Można link? Znaczy, no ja nie gadam z ludźmi, ale to jest na Discordzie, wszystko jest w opisie. Weź mnie na Discorda. Mordy, ja jestem introwertykiem, ja się boję ludzi. Wy mi powiecie... Powiem wam tak. Mnie ogląda teraz 400 tysięcy ludzi w tym momencie. Co nie? I jakiś gościu mi powie osobiście siema, to ja jestem zesrany. To nie, nie zaproszę was. Ale chujowe combo. Kurde, kurwa, przedem sam. Zajebałem dwie, właśnie nikogo. Kobiety jedzą, że pikujesz katy, full tanki, wszystkie są twoje. No chyba same, nie wiem, jakieś kaśki i jakieś inne takie masne babki. Wtedy jest takie uuuu. Chodź się całować. Kocham twoją tank Katalinę. Xenofob się boi ludzi, a introwertyk po prostu nie lubi innych ludzi. Jestem aspołeczny. Po prostu. Jestem introwertyk, a społeczny i chuj. Boję się... Boję się. Nie lubię i tyle. Jak tu się dzieje? Nasus, ile masz staków? Tyle. Ja nie mam damage'a! Czemu ja nie mam damage'a?
Dobra, coś tam czasami mam. No mi twój Discord nie działa? Jak to? Zaakceptuj regulamin. Chuj, zjebałem tą masakrycznie mordeczki, ale łatwo. Kolektor. Nie, właśnie regulaminy? No właśnie nie, bo jak nie zaakceptujesz, to nie możesz gadać na moim koncie, na moim Discordzie. Nie masz do mięcia, wygrasz Dazzle, gdy oni są nawet tanki. No, trudno. Jednaki, wezmę sobie przebicie jeszcze więcej. No Dazzle daje ability haste, a ja potrzebuję... Nie wiem, czy flat chyba ma. Flat se wezmę. Letality. Nie masz lat, ja mam 21. Zaakceptowałem i chuj, no to nie wiem. To dziwne w takim razie, mordo. Dobra, pa, 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 pa. Dobra, jakiś damage mam. Mogę trafić coś? Kurwa, gonię cię, nie? Kurwa, go... O, przepraszam, jednak nie gonię. A jednak działa, nie kliknęłem tego zielonego ptaszka. No właśnie o ten ptaszek zielony mi chodzi, mordo. Żeby zaakceptować regulamin. Kalitusek, dzięki za followka. Ta gra szurfa zmień na Eclipse, ten... Dobra, potem. Ja pierdzielę exhaust. No exhaust, kurwa, urwie. Chuj z tym Duskblade'em. Eclipse. Dobra, będzie jeszcze Omnivamp w sumie. Jak się na Discorda dostać? Kliknij link. I już jesteś na Discordzie. Dobra, to kupię zamiast butów zara. Nagraj nam eko, jak będziesz miał okazję, bo spać mi się chce, ale teraz chcę zobaczyć, jak ona robi w twoim wykonaniu. Nie wiem, jakby... Ja mogłem teraz grać jako, ale Zeda wolałem. Przyjmiesz zaproszenie do zamian, proszę cię bardzo, na Discordzie. Ja na Discordzie mam tyle zaproszeń, że mi się nie chce nawet. Jak tipsy dostał nerfa, to Biblia, chłop. Ale ja lubię Omnivampa. Kurde, zada mi się fajnie gra. Ale ze skinem to tak chujowo jest, nie? Dobranoc, dobranoc, alejowski. Bo jesteś leniwy? No trochę tak. Z jednej strony trochę leniwy, a z drugiej strony, jeśli ktoś mi ogląda, to nie znaczy, że mam z nim być przyjacielem w sumie, nie? Mordy. Że jeśli ktoś jest moim widzem, to nie znaczy, że my się od razu kumplujemy i będziemy znajomymi. Bardziej RD czy KD? Nie wiem, bardziej wyjebane. To najbardziej wyjebane mam w to wszystko. Umiesz grać Vladimirem? Nie. Nie umiem. Jak to nie? No nie. Jak jesteście moimi widzami, to bardzo fajnie, mordeczki. Ale jest różnica pomiędzy widz a ten, a kolega, nie? O kurde, wyobraźcie sobie, jakbym ja codziennie pisał z 33 tysiącami osób. No kurczę, to wie, moja mama by mnie zabiła. Czemu na obiad nie przychodzę, tylko piszę z Bartkiem, Maśkiem i wszystkim. No kurwa, chodź tu. Chciał mnie ograć, ale on nie wiedział, że miałem
tajną technikę autoataczki. Kogo mainujesz? Katarinę w sumie. Ale myślę, że się przerzucę. Przerzucę to jest złe słowo. Myślę, że może będę grał jakimiś innymi championami. Bardziej, bo mi się podoba grać takim Ziggsem na przykład. Dobra, nie puszujemy, sorry. Lubisz bardziej ptaki czy gniazda? Naleśniki. Naleśniki są fajne, morda. A nie jakieś ptaki czy gniazda. Spróbuj naleśniki. Próbowałeś kiedyś? Co ty, gniazda wpierdalasz? Może w przyszłości będziesz miał chrapkę na lec? No na lec to ja chyba będę leciał na Malediwy. Wtedy mogę mieć chrapkę na lec. Na lecenia. Napisałeś do mnie? Mordo, please, nie każ mi, nie wiem, być złym człowiekiem. Ja nie jestem złym człowiekiem, ja po prostu... Tyle osób do mnie pisze, że mi się, no nie chce, mordo, wiesz o co chodzi. Możemy pogadać na streamku, co tam jadłeś na śniadanie dzisiaj. Co tam pokombinowałeś. Ultuję cię. Ale się zdziwił tego combo, nie? Ja też się zdziwiłem, mimo że ja go zagrałem. Czemu on mnie odrzuca? Kurwa! I tak, ale to jest głupie, mordeczki, kochane ziomeczki, że on mnie odrzuca, jak ja W daję. Głupie to jest mega. Witaj książę, siema ciopat. Mordeczka. Zaproś go na kanał, fajnie będzie. Nie, no nie, nie, nie. Nie, ja jestem asertywnym. Asertywny jestem. Asertywny streamer. Siemanko. I no, zagramy duo? Oczywiście, że tak. Jasne. Asertywny jestem w końcu. Kurde, no ten Z to jest taki broken, ja mam 21 level. A ty który masz? Napisz na czacie. To wiesz, kiedyś się ten fajny z widzami na streamie. Nie wiem. Może kiedyś się zrobi. Ja mam pomysł taki jeden, ale boję się, że ktoś mi ukradnie. Dlatego nie powiem tego pomysłu. Jebany... Kurwa, jeszcze raz zobaczę egzosta na Urfie. O, egzościk! O, muszę mieć egzosta, bo jestem Lucianem, kurwa, i każdy, kto się we mnie wbije, to mnie zabije. O my god. Egzosta jest pierdolny. Się nic nie stanie mi nigdy. Jebać egzosty na Urfie. Egzost na Urfie powinien być wyjebany. Spokojnie? Ja jestem spokojny. Nie wkurwiaj mnie, widzę. Dobra, zmienię cel do Knightów w tym czasie, co? Kiki. Twój cel. Na Mirinda. Ma się skończyła. Kwota niech będzie 10. Licz od daty. A już gram. Dobra, czekaj, czekaj, gra. Okej, okay, wyśrodkowane. Dobra. No sorry, no życie streamera. Trzeba kilka rzeczy robić jednocześnie. Elo, cegła, XD. O, cześć. Co jest, kurwa? Jak on mnie zaskoczył z tym krytem.
Ja pierdzielę, mi Sztalson, nawet nie wiesz co ty napisałeś przez przypadek. O kurde, jaki ten. Mam ulti Azara. Ale jestem wkurwiony. Co ja robię? No W mi się odnawia za szybko. W mi się odnawia. Wiecie co się dzieje? Ja klikam W. Klikam W i mi się pojawia kolejny cień. Jebać urfy. Ty, ja to znowu przegram. Ja kolejnego urfa będę miał drugie miejsce. Ja nie przegrywam, ja mam drugie miejsce. Ten Nasus 627 stack. No eko to mu nic nie zrobi w sumie. Chyba, że mój kolega dziś się ryknął do nauczycielki, że ja jebać Disa? To kozak. Nie popieram. Dziwne. Będą jakieś rankedy. Nie wiem. W sumie mam taki ping, że może by się zagrało jakieś rankedy. Cześć, że negocjowałem właśnie z łapką Bibli. Bilki. Kieńca jest z kartkówki o tej porze. Ty beka. Że pijana jest czy coś. Dzięki za followka, mordeczka. Ten G aż złożył na Hekarinie. Elo Xalan. Cieś na to koks, indeed. Cieś na to największy koks. Już ci pomagam, Eko. Tankuj, tankuj! Ulta masz. Ty tu, jest gościu. O kurwa. No to masz, to ja. Nie wierzę w to. Nie, pies. To do mnie. Nie, nie do mnie. Kurde, bo drzepis de Tareksa, ja nie wiem do kogo. Siema. Nie takiego siema się spodziewałem. Chuj. Dobra, end. End, tryhardujemy to. Trzeba jakąś gierkę wygrać. A nie tak, że ja wszystko przegrywam na tym ufie. I, bo jest problem, nie mogę wyjąć silnik z tego, co mam zrobić. Napadałem to motem, jakiego nie wychodzi, co mam zrobić, chwilę pomysł. Znaczy, pomógłbym ci, ale ja nie wiem, co ty do mnie mówisz w ogóle. Nie wiem, co to znaczy silnik. Nie wiem, co to, nie wiem, w aucie? To w aucie jest silnik? Dawaj, kończ! Kończ, one-shotuj to i chuj. Dobrze, ale ty masz damage, Eko. Jaki damage? Jakie tipsy? Tipsy, tipsy, czaisz paznokcie, to są tipsy chyba. Jakieś są, takie długie, są tipsy, GG. Jo, wygrany kurwa urfik. Ale się cieszę. Oh my gosh, wygrałem urfika, o Boże. O ja pierdzielę. 191 expa, ej, ktoś mi kurwa wytłumaczy? Ktoś mi wytłumaczy, dlaczego pierwsza wygrana dnia nie działa? Ej, czy tylko mi nie działa pierwsza wygrana dnia? Dlaczego mi nie działa pierwsza wygrana dnia? Kiedy była wygrana? 19. Pierwsza wygrana dnia mi nie działa. Ja pierdziele głupie. Co 24h? No tak, ale... mi nie działa.
Miałem potrzebę esencji. Ja do Talona potrzebuję. Potrzebuję jeszcze więcej tych punktów. Dobra, trzeba grać w grę. Dobra, trzeba grać w grę. Ja potrzebuję 60. Dobra, go Urfik. Spadam, trzymaj się, spoko Grocix. Na razie. Bomba. Bombastycznie. Chyba main Ziggsa jesteś. Śmianko, jakie niki do mainów Ziggsa. Dzięki mordy, że jesteście na streamku. Zostawcie łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem koniecznie, żeby być na następnych streamkach. 33269 subów. Damy radę 33300. Mam nadzieję, że tak. Draven. Draven Kozak. Ale ja nie chcę Dravena. Chyba. Co ja Dravenem zrobię? Dobra, go Draven. Nie, Dravenem nie. Wiktor Bomba, ale fajny skin do Veigara. Go, coś innego. Kurde, dobra, wolę Dravena. Dobra. Będę Draven z healem. Grasz na swoich kontach, czy widzę się na swoich? To ile masz tych kont? No, Scripting by the way to jest moje konto. Było głównie stworzone do grania Xeratem. Ale nie gram tylko Xeratem. Więc w sumie no. Ale wbiłem se 30 level, jakieś tam skiny też mam, więc gram na tym koncie. O, fizz. Wiecie, co się stanie w tej grze? Ta gra to będzie kwintesencja. Jejku, Addison, nie pisz tak. Ja ci usunąłem tą wiadomość. Nie pisz tak, please. Z wiadomych przyczyn. Please, nie zaczynaj się tego tematu. Czemu Tarel na P... Co? PFP? Ma zeza rozbieżnego. Gdzie to jest Rel? Nie widzę Rel. Gdzieś na odcinek Abstra? A czemu Kegwy? Typowy gracz? Powiem tak, że Abstra to ja kiedyś oglądałem. Co mówią ludzie od krypto? Kurde, ale im wyświetlenia spadły. Nie patrzący na siebie strony z byłam przed sobą lustro. Ja pierdzielę mordy. Jak coś to Queen na Urfie jest broken, więc uważaj, dobra.
No, Disanta, wiem. Elo, zajty. Co to za ikonka? Jack T3. Nie wiem, kto to jest. Dobra, go, jebany Draven na Urfie. Nie, no ja wam od razu mówię, że to będzie paranoja i granie jak gówno. Idę se... nie wiem co. Idę se Eclipse. I chuj. Co, ja mam permanentny kill. Leś do z papieru? Nie. Nie oglądam seriali. Worf. Tak mi nie będzie potrzebny ten flash. Co jest? Słyszę ją. Ja pierdzielę. Co się będzie działo w tej grze? Same chujowe rzeczy. Gościu Fiza dostał, no jak ja mu zazdroszczę. Dostać Fiza, nie? Dobra, fajnie. Jak ja mu zazdroszczę dostać Fiza na Urfie. Ja pierdzielę. To ma taki outplay potencjał, że to bój. Co ja jeszcze nie? Chwilę się, dobra, go. Tyler 1, Tyler 2, będę. Pamiętaj, że heal masz, pamiętam. Ja jestem zapobiegawczy. Lubię napierdalać. No chodź tu. Każdy autoatak wchodzi. Kurde, ty, ten Draven. Znaczy, powiem tak, no i tak będę jeba. Chyba. Trzy toporki gaming. Chciałbym zrobić trzy toporki gaming. Kurwa. Ej, ja jestem boosted. Sorry, nie chciałem, ale wydejwowałbym ją, jakbym to zagrał 20 razy lepiej. Nawet heala nie użyłem, ale co z tego? Ona i tak miała ignite. Przedobrzyłeś. No i to bardzo. Jest jakaś postać, którą nigdy nie grałeś? Nie. Może Volibear po reworku, ale tak to każdą grałem. Na której stream? No, I don't know. Się zobaczy. Ty co jest? Co ty, kurwa, co ty robisz? Kim ty jesteś, że tu tak sobie przychodzisz, godnika? O co chodzi? Elo, Kasper. Czemu ona tak sobie tu przyszła i chuj? Buty sobie zaś kupiłem. No bo ona mnie spowalnia, to ja buty biorę. Skoczę jej na pysk. Jest. Dobrze, że MFK nie umie flashować. Bity face the strikehard. No. Jak chcę kogoś zabić, to jest strikehard. Ale puszowanie wieży 24/7 to już jest forma rozrywki. Dobra, nie przedobrzam jak wcześniej. A jestem chujowym Dravenem. Chcę poradzić na bezsenność. Kurde, ja też nie wiem co. Ale głównym składnikiem odpowiedzialnym za senność jest serotonina, więc a żeby ją dostarczyć, to albo musisz mieć... naturalnie się wytwarza przez
słońce po prostu, przez promienie słoneczne, albo przez wysiłek fizyczny. Więc może jak zaczniesz ćwiczyć, to będzie lepiej. I będziesz też wychodził na dwór. Na jakieś słońce czy coś. Na jakieś pół godzinki, godzinkę. Jak to nie jest problem z serotoniną, to nie wiem w takim razie, mordeczko. I znowu Kajsa idzie od dołu i tu będzie kampić. Ja pierdzielę, ale playstyle fajny. A nie melatonina? Kurde, teraz... Nie, to jest serotonina. Nie... Melatonina odpowiada za sen? No ale serotonina też jest jakimś hormonem. Ja pierdziała, ten gościu mnie denerwuje. No i kurde, ta Kajsa, nie wiem, to jest jakiś primate gejub chyba. Znaczy, ten, sorry Twitch Administration, to jest primate... primate może ludzi, co lubią ze sobą grać po prostu. Ale nie, czekaj. Kurde, bo mnie zdenerwowaliście z tym melatoniną. Bo ja czytałem książkę, że jest to serotonina. Zaraz książce już odpalę. W książce i na necie. Bo melatoniny nie widziałem. Widziałem serotoninę. Ale ona mnie denerwuje z tym. O, dobrze. Więc ja jakiegoś ganka dostałem. Dobra, i tak jestem zajebiony. Mimo niewychodzenie z domu, będąc sobie niezdrowym, to znaczy, że nie masz kolegów, albo jest na live i siedzieć w domu. Albo masz wybór i po prostu nie wychodzisz z domu, bo nie masz po co. Bo jest COVID jebany. To po co masz wychodzić z domu? Nie wiem, morda. Konserwatysta jesteś chyba. Kolekcjoner? Może to ma sens. Ja pierdzielę jeszcze ty. Kurde, tu na tym idzie wszyscy zaraz będą. Kurwa, tu mnie masz. No widzisz, Alfonsik, mordeczko. I am just playing the game. Debilu. Dobra, kolekcjoner będzie lepszy, masz rację. Wezmę kolekcjonera. Surf not arang. Nie, czy ja mam się z nim kłócić? Ja pierdzielę. Ty na MF-kę się chujowo gra. Co, od głupoty gadam? Serotonina to pochodna tryptaminy i jest chuj ważnym neuroprzekaźnikiem. No to jest neuroprzekaźnik chyba. No ale coś tam, no kurde, no tak było w książce. Jak zagrać z tobą? Proszę, napisz nick po prostu. Ale i tak biorę bardziej ludzi z YouTube'a. Na przykład TPG korzystają przewagę na przykład 4-0 filii na dżungli. Radzik może. Czy coś, kurde, nie wiem jak na dżungli. No snowballujesz się i napierdalasz ludzi i zabijasz więcej.
Serotonina to w skrócie hormon szczęścia. Się może pojebało z czymś, nie wiem. Aha, no ta, no to to nie, nie no, ale to też jest problem z bezsennością chyba. Brak właśnie, brak serotoniny. Dobra, co ja mam teraz złożyć? Wezmę Sejamu, potem Edge of Night. Ty, fajny chyba ten Draven trochę. Draven R. Who is R-com? Już nie wiem gdzie są. Ja pierdolę! Każdy tu przyjdzie. No chodźcie. Ja się nie zakocham, ja jestem Draven. Nabrąc szczęścia do dopamina? Nie. To od szczęścia to była endorfina. Ale nie, hormonów szczęścia są 4 chyba, tylko zależne od czegoś. 4 były jakieś takie hormony szczęścia. Jakaś była oksytonina chyba i to była od ten, od szczęście w kwestii bliskości. Kurde, już zapomniałem. Ja powiedziałem to przed chwilą i już zapomniałem. Dopamina? Dopamina to z, no w sumie chyba też taka motywacyjna jakby coś. Ja pierdzie, zabiło mnie. Tam to robi zwiększenie w kardiomicze. Morak serotoniny może prowadzić do obniżenia ceny, przez co ludzie mogą płacić bulimię, na przykład szczególnie z słodkości namiar serotoniny powoduje bezcenność, to prawda. Cześć, ja zaraz... Chyba idę po książkę, mnie to nie obchodzi. Mózg. Książka o nazwie Mózg. Ja już czytam. No to było gdzieś. Serotonina. Astrocyty. Wazopresyna. Testosteron. Serotonina. Przyczynia się do poczucia dobrostanu. Równoważąc w charakterze neuroprzekaźnika hamującego ewentualną nadmierną aktywność pobudzającą neuronów, reguluje ból, trawienie i wraz z melatoniną mechanizmy snu. No, niski poziom serotoniny powiązany jest z depresją i lęką, to też działanie wielu środków przez przeciwdepresyjnych bazuje na zwiększeniu jej dostępności. W sposób naturalny serotonina wytwarza się w organizmie również podczas ćwiczeń fizycznych i ekspozycji na słońce. To coś jeszcze było. Ta dopamina gdzieś była. GABA, glutaminian, adrenalina. Dopamina. Supergwiazda wśród neuroprzekaźników. Czyli się świetną mitnią, to zapewne dlatego, że jest cząsteczką związaną z układem nagrody i odczuwaniem przyjemności. Dobra, chuj, czas grać w grę, a nie. Co ja nacisnęłem? Dobra, później będą wzgórza. Książce. Ok, znaczy ja to z głowy mówiłem, nie z książki jak coś, bo ja taki mądry jestem. Czy ja chcę złożyć? Ja zapominam, nie wiem, co ja składam teraz. Sobol, dzięki za follow. Panieś kiedyś zielone? Nie. Nie, wezmę to, mimo że i tak są teamfighty. No kurwa, siema. Dobra, wszedłem się wyjebać. Dobra, książkę odłożę. Bo mi tu niewygodnie z nią. No dopamina to się cieszy popularnością.
Na Twister pomału się leczysz? Kurde, no ja się leczę bardzo dużo. Rywa się z mojej materiały na studia te tematy. Książka jest kozak. I like this książka. Ja przestałem umieć grać w LoL'a chyba. Ja pierdziele, przestałem, no. Mała tego serii, nie jest odpowiedzialna po części za libido, czy chcę na... To najsta serotonina. O, siema. Mordy? Nie wiem, coś się oni uwzięli na mnie, nie wiem o co chodzi. Ale coś mi się wydaje, że naprawdę bardzo mnie nie lubią. Te mordeczki z tej gierki. To ja chyba nie biorę tego itemku. Że faktycznie ten Twister sobie wezmę. Trafiłeś w moje tematy. Spokojnie, będzie książka czytana, będzie będę wiedział więcej. Może go stoja? Nie wiem, kto jest ten. To jest Urfik. Może MF-ka to nie friendy i ten, że tryhard. Ale ja fajnie wyglądam w tym skinie. Napisa się nie dogoni. Zamiast butów Infinity Edge, no to ma sens, morda. Na której streamek? Zobaczymy. Poczekam se na Reda, taki tryhard ze mnie. Co? Na psychologię? Nie, nie będę studiował psychologii. Kierunek bez przyszłości. Tyle jest psychologów, że to łeb mały. Łeb mały, nie ma kto go powiększyć. Jakiś tam damage zadaje, mordy. Może armor se złożę jeszcze. To jest takie dosyć. Nawet tryhardowe. Ja. Specjalnie w to wszedłem, chodź we mnie. No bo chodź się bić, kurwa. Chodź. Chodź się bić ze mną. Ja pierdzielę, nie chcę się ze mną bić. Wiedziałem, że jak ktoś jest zakochany i wytwarza coś serotoninę, to można dostać zapalenie jelit, to że się sra wtedy. Nie żartuję. O kurde, to beka. No chodź we mnie! To tak mnie będzie połkował. No nice.
Ja pierdziela bez kitu. Ale chujowo się gra na nich. Ale miałem takie czempiony. Ja z drugiej strony sobie one-shotuję jej. Alek Pro tu. Dzięki za followka. Dobra, nie kończymy. Na chuj ja farmię? Jestem taki fidet. Fidet. Tutaj sobie w wolnej chwili, co to tryptofan? Chyba to miałem łącznie z... Nie jestem pewny, czy to miałem łącznie z testosteronem. Nie jestem pewny na 100%. Nie jestem pewny na 100%. To musiałoby się stać, żebyś skończył grać w LoL'a. Nie wiem. W sumie. Chyba przestałbym mieć z tego korzyści czy coś. Może nie wiem, jakbym internetu nie miał. Coś nie wiem. To jest tryhard. Takie nielegalne puszowanie. 1000! Ja pierdzielę. O, baran. $576 Ten se tripla robi Veigarem. Co mam zrobić, jak po powrocie na siłownię mogę 80 kg. Mogę, nie mogę w sensie. No kurde, gościu. No. Wracamy chyba, nie? Do tryhardowania. Na siłowni, nie? Nie no, spoko, musisz po prostu organizm przyzwyczaić znowu do takiego wysiłku, powinno być git. Muszę brać już towar. Weź, bądź naturalem, byku. Ho! One shot! Ty one shotowałem ją. O chuj chodzi. Ty fajny ten Draven. O kurde, to żem dał czadu Erkon. Ja pierdzielę. Co to było, nie? Ona zginęła od jednego toporka. Na rankę tak też warto wymieniać buty na jeden item? No, zależy kim w sumie. Bo jak ktoś jest zależny od movement speeda jak Hecarim, to nie bardzo. Albo nie wiem. Jakaś synderka w sumie, żeby... kajtować, a de carry w sumie też, żeby kajtować coś tam, nie wiem. Dobra, nie spać, bo usłyszałem sobie, że na niej się zesrałem. Good night, mordeczka. Dobra, jak tam moje ten... 90 już, ej, dobra, mordy. No teraz na poważnie. Ja pierdziałem, muszę to klikać. Ja pierdzielę Riot Games. Ja pierdolę. Dobra. Macie ciekawy gameplay w moim wykonaniu.
Spokojnie, jeszcze 3. Wytrzymajcie. Champion Sharda Sekub. No ale czekaj, co to może wypaść? No tak, jak mi wypadnie Eni, to jestem w dupie, mordo. Bardziej się opłaca skin Shardy. No tak, ale ja chcę Talona. Mordo. A nie jakieś tam inne coś. Dobra, mamy to. Byki. Byczki. Mamy to. Mam wszystkie czempiony do challenge'u. Jutro chyba challenge będzie nakręcany. Katarina, Fizz, Echo, Zed, Talon kupiony przed chwilą i Yasuo. Mamy. Masz gwarantowane za 4800 albo 6300? Tak? Tak jest? Ale beka. Dobra, chuj, mnie to obchodzi. Mordeczki. Dobra. Jeszcze se tak zrobię, że se to zdisenchantuję. I w sumie nie wiem, co jeszcze zdisenchantować. Xine mnie. Disenchant. Ring jakaś, Deep Link, Ragas, nie wiem, niech będzie. Oooo! 4800 co najmniej wypada, dobra. Ale mordy, wiecie co ja wam powiem? Gardło mnie boli, kończę streama. Za późno zacząłem streamka robić. Taki krótki streamek na przygotowanie się do challenge'u. Także mordy, no ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro, chyba. Chyba się jutro widzimy, co nie? Mordeczki, no to trzymajcie się i do jutra, albo do dzisiaj w sumie. Do dzisiaj. Trzymajcie się i elo, pa, 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 pa. Trzymajcie się, elo.